ciężkie ludzie. A ty budziesz. Państwa na naszej uroczystości otwarcia przejazdu kolejowego w Rzeszynie. Jest to dla naszej społeczności rzeszyńskiej bardzo duża uroczystość i bardzo duża sprawa. Miło mi powitać w szczególności pana burmistrza Sierpackiego, który nas zaprzyjaźnił swoją obecnością. Witam również radnych pana Kanowskiego i pana Beredę. Miło mi również powitać pana przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego Solidarność Poradna Południe, pana Szeryńskiego, dyrektorów ośrodka BOK, pana Wojciechowskiego i pana Mroza. Nie wiem, czy jeszcze o kimś nie zapomniałem. Bardzo gorąco jeszcze raz państwa wszystkich witam. Uroczystość poświęcenia naszego przejazdu kolejowego i otwarcia jest, tak jak powiedziałem, bardzo dużą sprawą i kosztowała nas, powiem państwu, no, bardzo dużo zachodu. W związku z tym bardzo bym podziękował społecznemu komitetowi budowy przejazdu kolejowego w Rzeszynie, który włożył no, dużo pracy, poświęcił dużo swojego czasu społecznie po to, żeby rozwiązać no, dość dużo problemów, które piętrzyły się przed nami przed otworzeniem tego przejazdu kolejowego. Jak państwo na pewno przypominacie sobie, ten przejazd w latach 70. funkcjonował, służył nam wszystkim i 6 lat temu został zamknięty, zlikwidowany. Ponowna odbudowa tego przejazdu i jego otwarcie no, zawdzięczamy przede wszystkim zrozumieniu przez Dyrekcji Polskiej Kolei Państwowych potrzeb społeczności naszej, no i przychylnemu ustosunkowaniu się do nas, do naszych próśb. Jak państwo widzą, jest to przejazd automatyczny, w pełni zautomatyzowany i posiada szereg zabezpieczeń, także stwarza możliwości i obiecuje bezpieczeństwo przejeżdżający przez ten przejazd. Również słowa podziękowania należą się naszym władzom gminnym za to, że wykonały podjazdy pod ten przejazd kolejowy. Dzięki przychylnemu nastawieniu Rady Gminy na pewno w tak szybkim czasie nie było to by możliwe do
uruchomienia. No cóż, może w takim razie przed poświęceniem otworzymy ten przejazd kolejowy, przecinając symboliczną wstęgę. Właśnie prosiłbym bardzo, ażeby ten akt przecięcia wstęgi dokonały osoby, którym w dużej mierze zawdzięczamy finalizowanie tej sprawy i otwarcie naszego przejazdu. Prosiłbym bardzo panią Janinę Pernat o to. Pana burmistrza Wilkowskiego. Księdza proboszcza Łakomca nie ma wśród nas, ale na pewno jest wśród nas duchem i dzięki księdzu jest ten przejazd, można tak powiedzieć. On w głównej mierze przyczynił się do tego, że ta sprawa ruszyła i wszystkie sprawy zostały załatwione tak, jak zostały załatwione. W tym miejscu szczególnie dziękuję właśnie naszemu proboszczowi. Nie ma go nas, jest chory. Na pewno godnie zastąpi go nasz ksiądz prefekt. Prosimy również. Dziękujemy bardzo. Oddaję mikrofon. Do Boga Stwórciela, mówmy się słowami niepokalnymi. Mogący Boże, Stwórco Wszechświata, Ty poleciłeś człowiekowi, aby czynił sobie ziemię poddaną i naśladował Ciebie, tworząc dzieła duchowe i materialne na Twoją chwałę i pożytek ludzi. Prosimy Cię, pobłogosław ten przejazd kolejowy, dzieło pracy rąk ludzkich, aby dobrze służył i chronił życie ludzkie przez Chrystusa Pana naszego. Proszę Państwa, ja z tego miejsca zapraszam wszystkich.